Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w pewnym momencie roku musimy przestawić zegary i nagle śpimy o godzinę dłużej? Zmiana czasu na zimowy to coś, co dzieje się w wielu krajach na całym świecie. Zwykle w październiku lub listopadzie. Ale dlaczego to robimy? Ponad 100 lat temu ludzie zaczęli zmieniać czas na zimowy. Pomysł ten pojawił się, aby lepiej wykorzystać światło dzienne. Zwłaszcza w miesiącach zimowych, gdy dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Przestawiając zegary o godzinę do tyłu, możemy lepiej dopasować czas, kiedy się budzimy i pracujemy, do naturalnego światła słońca. Dzięki temu mamy więcej światła rano, co ułatwia wstawanie i rozpoczynanie dnia. Dodatkowo zmiana czasu pomaga oszczędzać energię. Kiedy jest jaśniej, ludzie mniej korzystają z lamp, co oznacza, że zużywamy mniej prądu. W przeszłości, kiedy ludzie korzystali głównie ze świec i lamp naftowych, zmiana czasu była jeszcze bardziej pomocna. Dziś, mimo że mamy nowoczesne technologie, takie jak elektryczne oświetlenie, zmiana czasu na zimowy wciąż ma sens w wielu miejscach. Jednak nie wszyscy na świecie przestawiają zegary. Zobaczcie sami. Na mapie możecie zobaczyć obszary, na których zmieniamy czas na zimowy i są one oznaczone kolorem niebieskim. Jak widzicie, jest to prawie cała Ameryka Północna, z wyłączeniem kilku obszarów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W Ameryce Południowej jest to kraj, który nazywa się Chile. Czas na zimowy zmieniamy również w całej Europie. W Egipcie i południowej części Australii. Ciekawe, prawda? W Europie czas zmieniamy zawsze w ostatnią niedzielę października i cofamy zegarki z godziny 3 na 2. Choć zmiana czasu na zimowy może nas czasem trochę zdezorientować, ale pomaga nam lepiej dostosować się do zmieniających pór roku i efektywniej korzystać ze światła słonecznego. No i o godzinę dłużej śpimy, co jest najważniejsze. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej i obejrzeć więcej wspaniałych filmów, zostaw subskrypcję. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, dzieciaki!